Cześć, tu Renata Haraj, słuchasz podcastu John Doga, w którym wraz z ekspertami poruszamy wiele ważnych, ciekawych tematów z obszaru zdrowia, wychowania, pielęgnacji czy żywienia naszych czworonogów. Jeśli posiadasz psa lub kota i szukasz sprawdzonego źródła wiedzy, zapraszam do słuchania i subskrybowania tego podcastu. Dzisiaj rozmawiamy o dwóch wyjątkowo ważnych tematach o zdrowiu i o pielęgnacji szczeniaków. Moim gościem jest Małgorzata Glema, doświadczona lekarka weterynarii. Gosia podzieli się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem i odpowie na te pytania, które bardzo często pojawiają się w głowach świeżo upieczonych właścicieli. Witaj, Gosiu. Cześć. Czy jest coś, co powinno nas zaniepokoić, jak przywieziemy takiego malucha do domu, w jego zachowaniu albo w wyglądzie? Tak zdecydowanie. To jest temat rzeka. Zacznę może od początku, wiesz, że mogę długo. Mamy psiaka w domu, tak. Wszystko jest super, wyprawka zrobiona, piesek biega. No i teraz co nas powinno zaniepokoić? Pies, szczególnie w tych pierwszych tygodniach, ósmy, dziesiąty tydzień życia, będzie dużo spał. To będzie się oczywiście stopniowo zmieniało na wzrost aktywności w ciągu dnia. Więc nie, 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 nie niepokoimy się tym snem. Natomiast jeżeli piesek faktycznie jest do tego obojętny, przesypia większość dnia, e, czy na przykład na początku biegał wariowo, a na drugi dzień jest taki już faktycznie leżący apatyczny, to jest, to jest powód do niepokoju. I to jest bardzo ważne. I to jest tak naprawdę najważniejsze, na co, na co my uczulamy właścicieli. Szczególnie szczeniaczki raz małych. Jeżeli są apatyczne, leżące, nie interesują się jedzeniem, to się nie zastanawiamy, nie czekamy. Tylko jedziemy od razu do gabinetu. Czyli normalne jest to, że on ma godziny, kiedy śpi, ale potem między tymi godzinami powinniśmy widzieć fajnego, wesołego rozrabiaka, tak? tak? on powinien się obudzić, zjeść swoją porcję, zrobić kubkę siusiu. No, to też jest bardzo ważna sprawa, kontrolujemy, tak? Zarówno stolec, jak i mocz, czy jest prawidłowy kolor, zapach, konsystencja. Natomiast później powinien się bawić i być zainteresowany, powinien być ciekawy na te wszystkie bodźce, które są w domu. Z czym się wiąże taka apatia, takie osowienie, tak w skrócie, szybciutko powiem, najczęściej ze spadkiem poziomu glukozy we krwi, czyli hipoglikamią. To bardzo bardzo szybko postępuje. Ja często mówię opiekunom w gabinecie, że naprawdę nie ma na co czekać. My nie czekajmy, zobaczymy jak będzie jutro. Tak, tak jak postępujemy z dorosłym psem. Szczeniak rasy małej, czy taki kilogramowy, dwukilogramowy, który nam nie zje, który wpadł w hipoglikemię, tutaj każda godzina ma znaczenie. Także nie czekajmy, tak, trzeba jechać, trzeba działać. Czyli pierwsze, na co zwracamy uwagę, na tą aktywność, na tą apatię. Druga sprawa, często szczeniaki mają wzdęte brzuchy, takie wiesz, baloniki. To jest normalna sprawa, one będą rosły bardziej osiowo, szkielet będzie się im powiększał dużo, się. Natomiast te pierwsze tygodnie to właśnie są takie tłuściutkie, duże, duże brzuszki. I to nie jest powód do niepokoju. Natomiast jeżeli ten brzuch jest jak balon, jest twardy i wzdęty i ten pies jak chodzi, to ten brzuch nim, że tak powiem, nawet rządzi i steruje, to to jest powód, już powinniśmy się zastanowić. Zapala nam się lampka. Bardzo często jest to oznaka robaczycy. Nawet jeżeli tutaj uczulam, był piesek odrobaczany w hodowli, to super, to tak powinno być, natomiast to nie znaczy, że my już żeśmy zwalczyli wszystkie pasożyty wewnętrzne i tutaj największym zagrożeniem jest tak lista psia. Także wzdęcie brzuszka, na to również zwracamy uwagę. Co jeszcze? Może tak szybciutko powiem te niepokojące objawy. Wymioty, ulewanie, tak? Jeżeli coś takiego się dzieje ze szczeniakiem, również od razu jedziemy, nie czekamy, nie obserwujemy. Brak apetytu, to co wspomniałam. Apatia, kichanie, kaszel. Tutaj też infekcje w tym wieku, w okresie, kiedy my wykształcamy tą odporność, tak, są naprawdę groźne, więc nie, nie ma na co czekać. Ehm, biegunka, to co powiedziałam, obserwujemy kał, obserwujemy mocz, jeżeli nam się pojawi biegunka, biegunka z krwią, ojej, od razu pędzimy, tutaj oznaka pasożytów, e, czy też chociażby parwowirozy. Ehm, bardzo często klienci e, skarżą się, że piesek się drapie, że jest świąt, że się pojawia łupież. Nie ma co tu panikować. Bardzo często okres zmiany karmy, nowy dom, nowe warunki, ogrzewanie nowe wszystko jest nowe, więc ta skóra ma prawo troszeczkę się dostosować do tego nowego środowiska. Natomiast Oczywiście są również nawet choroby genetyczne i u goldenów. Pojawi nam się w tym okresie rybia łuska. Faktycznie, że ten łupież, ta warstwa naskórka jest no, mocno pobudzona. Również pokażmy to, tak? jedziemy do gabinetu. I takie ostatnie, najrzadziej się to zdarza, ale może się zdarzyć, czyli takie niepokojące objawy, wszelkie drgawki. Wszelkie takie napady padaczkowe, bądź jeżeli nam coś się wydaje, że jest napadem padaczkowym, ten okres, ósmy, dziesiąty tydzień, mogą się pojawić pierwsze oznaki, a mamy takie choroby wrodzone w wielu rasach. Mogą to być oznaki też encefalopatii wątrobowej. Tak, to są wady też wrodzone, nie tylko genetyczne. A moment, w którym zabieramy szczeniaka do domu, to jest stres, jak wiesz. Mhm. I to jest ten właśnie czynnik, ten trigger, który nam pobudzi, jeżeli ten piesek będzie chory i mogą się takie niestety pojawić objawy, i to jest najczęściej w pierwszych dniach. Czyli mamy apatię. Tak. Mamy y, brzuszek, który jest wzdęty, twardy, steruje trochę psem. Tak. Mamy drgawki. Tak. Mamy wymioty. Tak. Coś, co nas zaniepokoi w moczu bądź kale. Dokładnie. I to, co powiedziałaś na końcu. Upiesz świąt. świąt. Czyli jakieś problemy skórne większe niż normalnie. Tak, tak? jeszcze tylko dodam, że psy na początku to, to, to jest naprawdę bardzo częste. Klienci przychodzą, że się drapią, się drapią, bo ma obruszkę pierwszy raz w życiu. Także zwróćmy na to uwagę, tak, gdzie się drapią. Okay. <słuch> tak, No dobrze, wiesz, A teraz um, okres wiosenny, letni, coraz cieplej chcemy wychodzić z psem y, na spacer. Powiedzmy, że już możemy to robić. Mhm. Ochrona przed kleszczami. Tak. Znienawidzony. Ha 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 ha. Ale bardzo ważny... Pasażer na gapę. Y, y, ważny temat, dobrze, że o tym mówisz. Nie wiem czemu, bardzo dużo klientów uważa, że y, małe pieski to, to nie złapią kleszcza. No, no, absolutnie nie, wręcz przeciwnie. Mały może pies, to wynika z obawy, wiesz, że te środki się nie nadają dla szczeniąt. Y, m, może tak być i jak najbardziej rozumiem, ale większość środków, jak nie wszystkie, są dozwolone od ósmego tygodnia życia, czyli moment odsadzenia, czyli ten moment, kiedy my już mamy psa. No, wcześniej mam nadzieję, że nikt pszczeniaka nie bierze do domu, tak? Natomiast jest ważny temat dlaczego dlatego że jeżeli że złapie nam chorobę kleszczową rokowanie jest zdecydowanie gorsze niż u psa dorosłego mamy małą masę wyjściową ciała Układ odpornościowy, to wszystko jeszcze nie, nie, nie działa tak jak u dorosłego psa, w związku z tym ta ochrona powinna być tym bardziej, e, ona, jest, ona jest po prostu ważna i tym bardziej założona, czy też podana psu. A co byś radziła? Zabieramy tego szczeniaka i idziemy do gabinetu, czy po prostu idziemy do gabinetu, mówimy jakiego mamy pieska i bierzemy... E... Czy to jest obroża, czy spray, czy, czy tabletka? Mhm. Wiesz co? Zazwyczaj ten pierwszy, ten pierwszy preparat staram się wybierać przy pierwszej wizycie ze szczeniakiem, która się odbywa, dlatego że Musimy zwrócić na wiele rzeczy uwagę, nie tylko wagę psa. Tak, W domu to właściciel. Nie, że od razu zakładam, że każdy źle zważy, ale wiesz o co chodzi. Tutaj każdy czasami 100-200 gram ma znaczenie dla doboru preparatu. I ważna sprawa, zwróćmy uwagę, właśnie w jakich. Czy to będą kropelki, tak, to wiemy, że są przedziały wagowe. Czy to będą tabletki, również są przedziały wagowe. Starajmy się na początku nie dawać tych produktów długoterminowych. No bo tak, mamy szczeniaka 5 kilo, damy mu tabletkę 3 miesięczną do 10 kilo, on za miesiąc już będzie ważył 12. Bez sensu. Ile mu dołożyć? Nie wiadomo, czemu dokładać, jak. Tak? No tutaj producent nam nie podaje aż takich szczegółów, dlatego starajmy się krótkoterminowe te do miesiąca preparaty. Podobnie z obruszką. Jeżeli założymy, pamiętajmy, że trzeba ją poszerzać, bo pies rośnie. Niejedne sytuacje już były niefajne, że ta obruszka po prostu się zaciskała wokół szyi. To takie proste sprawy, ale o tym się naprawdę zapomina. Natomiast jeszcze yy, ważna sprawa. Pierwsze podanie może wywołać chociażby kropelek jakieś niepokojące reakcje skórne, tak właściciel później się denerwuje, czy dobrze podał, czy źle podał. Dlatego lepiej być w gabinecie, lepiej zobaczyć, jak to robić, jeżeli zdecydujemy się na kropelki, nie wszystkie rasy mogą dostawać wszystkie substancje aktywne. Pamiętajmy o tym, są rasy, dla których nie możemy zastosować pewnych preparatów. Dlatego myślę, że na początek zapytajmy o to specjalistę. Ale nie unikamy tego. Nie unikamy tego i tutaj chciałabym też powiedzieć, że nie tylko w lasach są kleszcze, wręcz przeciwnie, ogrody, nawet w okresie kwarantanny, jeżeli my puszczamy pieska na swój ogródek, bo mamy taką możliwość, to też zabezpieczamy go i drodzy Państwo, my wnosimy yy, kleszcze do domu. Na ubraniach, na butach, na kaloszach, także musimy też o tym pamiętać. A jak wygląda sprawa z pielęgnacją w tym pierwszym okresie? Czesanie, kąpanie, czyszczenie uszu, oczu, wiesz, pazury. Powinniśmy to w ogóle robić? Yy, najczęstsze pytanie klientów, tak? Yy, nie spieszymy się z tym. Nie ma takiej potrzeby tak naprawdę. Yy, nie robimy tego, jeżeli nie mamy w tym doświadczenia, jeżeli to jest nasz pierwszy szczeniak w życiu, albo tak naprawdę nie czujemy się z tym yy, dobrze. Również na tych, po to są te wizyty tak naprawdę szczepienne. My się często widujemy w tym pierwszym okresie, kiedy budujemy odporność szczeniaka, więc o tym rozmawiamy, ja to pokazuję, lekarze to pokazują, o to pytamy. E, uszy, może od tego zacznę. E, dla mnie to jest z, mojego, z medycznego punktu widzenia chyba najważniejsza taka, taka higieniczna czynność, toaleta. E, robimy to bardzo spokojnie, nie na siłę. Tak, przyzwyczajamy bardziej, ma to być zabawą. Jeżeli zrazimy psa do czyszczenia uszu, no to mamy przechlapane. Nie ma psa, który w swoim życiu nie miał zapalenia tak, zewnętrznego kanału słuchowego. Jest to sprawa bolesna, nieprzyjemna. Kto, kto chorował, to wie. U psa jeszcze kanał jest długi, zagięty. Leczenie jest długie i wymaga właśnie czyszczenia, kropienia, miejscowo preparatów. Jeżeli pies nam nie będzie pozwalał na toaletę tej okolicy, bo się zradzi za czasów szczeniaka, no to nie jest fajnie. Czyli co? Te pierwsze tygodnie wykorzystujemy bardziej do tego, żeby psa przyzwyczaić do takich zabiegów, do tego dotyku w tych rejonach Dokładnie. ciała. Tak samo z czesaniem, pokazujemy szczotkę, niech to będzie zabawa, nagradzamy. Pazurki, no pazurki to też jest temat, właściciele zawsze proszą o obcięcie, no bokuje, no bo drapie. No bo będzie kół i drapał i to, że my obetniemy, to mu nie usuniemy tych pazurów, one po prostu będą bardziej tępe. Natomiast tutaj również, jeżeli my utniemy za krótko, jeżeli piesek się wyszarpie w trakcie obcinania w domu, podkrwawi, jest panika, stres, Również możemy mieć pozamiatany temat do końca życia. Pies sobie to wszystko zapamięta. W związku z tym te pierwsze obcinanie, i ja też wolę, jak, jak ja robię w gabinecie, pokazuję, jak są wiesz białe pazurki, no to, no to jest prosto, gorzej jak są czarne tak. pazurki. Także. A higiena jamy ustnej, czyli wracając do czyszczenia zębów, uszczeniaka, robimy, tak. czy nie robimy? Robimy, ale to znowu ma być zabawa, ma być forma jakiejś tam, powiedzmy, zapoznania z produktami. Pamiętajmy, używamy produktów dla zwierząt, nie Pasty do mycia zębów do mycia jamy ustnej dla ludzi. I zwróćmy uwagę, jaki produkt, od którego wieku możemy stosować, bo są różne na rynku zoologicznym. Można wziąć wacik, to nie musi być od razu szczoteczka, żebyśmy też krzywdy nie zrobili. Tak? Zwykły gazik, pasta, zapach, pomasowanie tych ząbków, tak? dotknięcie, otwieranie jamy ustnej. To jest też bardzo ważne dla mnie jako dla lekarza, żeby później móc spadać takiego psa. Bo piesek, który nigdy nie miał tego robionego w domu, no to również są problemy w gabinecie, nie? Czyli cały okres wieku szczenięcego wykorzystujemy bardziej do tego, żeby psa przyzwyczaić do takich zabiegów. Jak najbardziej tak. Sz szczeniaki nie wymagają zazwyczaj korekty pazurów. Szczeniaki zazwyczaj mają czyste uszy, bo jeszcze dodam, że uszy czyścimy wtedy, kiedy są brudne, kiedy tego wymagają. Więc nie ma co robić ponad to, tak? Lepiej poczekać. Ale co, zaglądamy psu do pyszczka i... Okazuje się, że oprócz wiesz, zębów już nowych widzimy te przetrwałe zęby mleczne. Czy my w ogóle mamy wpływ na wymianę zębów przez szczeniaki? E, wiesz co, generalnie to jest genetyka i to wszystko jest gdzieś tam wpisane osobniczo w danego psa. Natomiast faktycznie, szczególnie ten problem dotyczy raz małych i miniaturowych. Tutaj literatura mówi, że to jest faktycznie problem genetyczny, ale też wiemy, że te pieski po prostu mają małe pyszczki. Wiesz, no ta żuchwa, ta szczęka, jak ma te wszystkie zęby tam pomieścić, no to jest takie stłuczenie, tak? Ta wymiana jest po prostu utrudniona. I teraz tak. Y Panikować? Y Obserwować. Ząbki powinny wypaść, ta wymiana powinna być no, do szóstego miesiąca życia. Czasami czekamy do ósmego miesiąca życia. Natomiast warto jest to kontrolować, pokazywać lekarzowi, bo czasami jak ząbki się ruszają, to można troszkę mu pomóc gryzakami. Nie ma co tutaj szarpać na siłę, bo jeszcze zrobimy wadę z gryzu. To nie o to chodzi, żebyśmy no, wyrwali tego zęba tak na hamca, że tak powiem. Natomiast y jak je rozruszamy, one lepiej wypadną. Natomiast czasami tak siedzą te zęby, że naprawdę trzeba z znieczuleniu ogólnym po prostu usuwać. Natomiast musimy to zrobić. Bo jeżeli będzie, to się nazywa stłuczenie w jamie ustnej, y czyli podwójny garnitur zębowy, czasem to są tylko kły, ale zdarzyło mi się mieć Jorka, który miał wszystkie zęby podwójne, no jak rekin wyglądał. I, I to powoduje, to sprzyja wielu chorobom y, przyzębia, to sprzyja wadzie zgryzu, czyli wiesz, konsekwencje na całe życie, no i też chorują zęby stałe. Także także, także trzeba to zrobić, nie można tego zostawić. Że... Czyli tak odpowiednie o. gryzaki, które pozwalają na takie długie, rozumiem, gryzienie, mogą tak, pomóc rzucie, rzucie przy jak wymianie tak. zębów, ale... Musimy też wiedzieć, że czasami są, nic nie zrobimy z tym. Czasami nie jesteśmy w stanie y, na to wpłynąć. Dokładnie tak jak mówisz. Temat przepukliny. Często poruszany przez y, ludzi na forach. Zdarza się, że odbieramy psa z przepukliną. Co z tym zrobić? Ty? Z tym fantem. No, to nie jest fajny temat. Tak, może zacznę. E, to jest zawsze trudny temat. E, najgorzej jest, kiedy, kiedy właściciel nie, nie miał o tym po prostu pojęcia, kiedy nie wiedział, że ma psa z taką wadą. E, powiedzmy sobie, może tak szybko, czym jest przepuklina, bo nie każdy o tym wie. Przepuklina, to tak e, mówiąc wprost, to jest otwór. Dziurka, nie zamknięcie się ściany jamy brzusznej. Oczywiście pod skórą, tak? Bo Czyli zobaczymy w... wtedy uszczeniaka co. Zobaczymy uszczeniaka w okolicy pępka, bo to zawsze najczęściej jest przepuklina pępkowa, taką małą kulkę. Natomiast nie jak pies będzie leżał na plecach, nie jak będzie się bawił, tylko jak będzie stał na czterech łapach. No Chodzi tu o grawitację. Ta mała kuleczka to jest po prostu tłuszczyk. Przepuklina najczęściej mówimy, że jest wadą wrodzoną, rozwojową. Może być też wadą genetyczną, czyli no, po rodzicach, ale tak jak mówię, wada wrodzona rozwojowa na to również najlepszy hodowca no, nie ma wpływu, po prostu, tak ma ten jeden osobnik. Natomiast może też być pourazowa. Czy na przykład, kiedy suka odgryza pępowinę, tak? czy na przykład y, coś się wydarzyło, jeden szczeniaczek z drugim się gdzieś tam tłamsił, dotykał, to wszystko są delikatne struktury. Y, trudno jest, badając psa, znaleźć przyczynę, dlaczego on ma tą przepuklinę. Tak, natomiast najczęściej są to, tak jak mówię, wady wrodzone. Ona e... się wchłonie? No właśnie, i to jest takie najczęstsze pytanie, na które chciałam powiedzieć: tak, i się niczym nie przejmujmy, ale tak naprawdę w rzeczywistości ja nigdy nie widziałam, żeby taka przepukina się wchłonęła. O ile ona jest malutka, czasami są to milimetrowe dosłownie. To faktycznie ona może się zamknąć. Natomiast y, takie przepukliny mogą być naprawdę wielkości 50 groszówki, ale i wiesz, 5 złotówki. Takie przepukliny mogą rosnąć wraz z psem. Jak mamy rasę dużą i olbrzymią, to możesz sobie wyobrazić, jaka tam dziurka powstanie. I czym to grozi? Bo to może to powinniśmy powiedzieć. Ten tuszczyk sam w sobie może przeszkadzać, tak wiesz, fizycznie. Piesek pójdzie do grumera, do, będzie się bawił, może mu wadzić, może podkrwawiać, może ulegać uszkodzeniom. Ale taki najgorszy przypadek, psy są aktywne, szaleją, skaczą. Jak do tego otworu dostaną się narządy wewnętrzne. I tu nie wyobrażajmy sobie, że, że tam cały żołądek wpadnie, ale fragment jelit, y, który nam tam uwięzną, to jest sprawa nagła, to jest ostry brzuch, to jest tak naprawdę, y, trzeba działać już. W związku z tym stanowisko lekarzy jest jedno. Trzeba operować. To nie, nie zostawiamy tego. Ona się tak naprawdę nie wchłania. Po szóstym miesiącu już na pewno nie. Liter... Czyli jeśli mamy psa, który ma sześć miesięcy i ma przepuklinę, robimy zabieg. Robimy zabieg. Literatura tutaj różnie podaje te badania. Wiesz, niektórzy mówią, że jak do ósmego tygodnia życia ona się nie wchłonęła, to się już nie wchłania. Robimy zabieg. Czasami jest tak, że hodowca jest na tyle fair, że robi to jeszcze, że tak powiem, u siebie, żeby. Przed wydaniem psa. Przed wydaniem psa, bo to, są, to jest w pełnej narkozie zabieg oczywiście, ale jeżeli te przepukliny, wiesz, nie są duże, nie są właśnie z, z wypadniętymi fragmentami jelit, to to nie są, nie wiadomo jak skomplikowane zabiegi, a wiesz, nowy właściciel nie ma, nie ma tych nerwów, no i kosztów przede wszystkim związanych z zabiegiem też, nie? A jeśli mamy to szczęście, że nasz szczeniak wiesz, nie, nie przysparza nam żadnych kłopotów, fajnie rośnie, zdrowo, czy są jakieś badania profilaktyczne, które mimo wszystko powinniśmy wykonać? Yy, generalnie nie. Generalnie zdrowy szczeniak, obserwujemy go, to co rozmawiałyśmy: kupa, siku, aktywność, apetyt. I wszystko powinno być jak należy. Widujemy się z lekarzem. W sensie pacjenci przychodzą do lekarza co miesiąc, bo mniej więcej tak nam wypada szczepienie. Lekarz obserwuje, jak piesek wzrasta, bada go klinicznie. I jeżeli coś się nie podoba, jeżeli piesek nie rośnie tak, jak powinien, może, mogą zostać zlecone badania, tak? Natomiast tutaj ważny temat psy raz dużych i olbrzymich, czyli molosy. U nich ten wzrost jest, wiesz, one takie się robią na początku koniki. Chude, długie kości rosną i, i, i faktycznie tutaj warto jest kontrolować, czy poziom wapnia i fosforu. Ja nie zlecam u każdego pacjenta, żeby, żeby, to, żeby to sprawdzać, natomiast jeżeli nie jesteśmy do końca pewni, czy dieta jest prawidłowo tak suplementowana, jeżeli sami przygotowujemy, to na pewno trzeba to badać, bo te minerały są bardzo ważne. Właśnie, właśnie dla tych psów, żeby te kości prawidłowo się wykształtowały, wapniły, chrząstki wzrostu zamknęły. Natomiast ym, również te psy powinny być skontrolowane badaniem rentgenowskich, badaniem rentgenowskich stawów biodrowych. W Sup, którym tygodniu ym, najlepiej? Wiesz co, ortopedzi teraz podają, że najlepiej między czwartym a piątym miesiącem życia wcześniej. I tutaj... Często słyszę od klientów: No nie, pani doktor, dopiero szczepienia skończyliśmy, poza tym ma zdrowych rodziców, idealne papiery z hodowli. Chciałabym powiedzieć, że to jest gwarancja zdrowia, ale niestety nie. To, że mamy super rodziców, którzy są wolni od dysplazji, rewelacja, bo, bo na pewno to ryzyko powstania dysplazji stawów biodrowych jest mniejsze. Natomiast wiemy o tym, wiesz, dysplazja to jest taki trudny temat, ale powiedzmy sobie, dotyka wielu psów. Na dysplazję mają wpływ nie tylko Cechy genetyczne, ale środowiskowe, żywieniowe. Nieraz mieliśmy wiesz, w klinice psy po super rodzicach czampionach, które stawy biodrowe były fatalne, a mieliśmy kundelki niewiadomego pochodzenia ze stawami biodrowymi, po prostu pięknymi. Także badanie rentgenowskie jest w narkozie, bo ja wiem, że tego się klienci boją, ale to jest krótka narkoza. My teraz dysponujemy takimi środkami bezpiecznymi, one naprawdę się po 15 minutach budzą i wychodzą zadowolone, bo zdjęcie rentgenowskie, żeby ocenić stawy biodrowe, musi być w pełnej narkozie. I co ta wiedza da właścicielowi? Wiesz co, tutaj ortopeda specjalista jest w stanie powiedzieć, czy możemy być spokojni. Tak, No bo może inaczej powiedzmy sobie, co to jest ta dysplazja. Tak, Ja do dziś pamiętam, co profesor nauczaj nam powiedział. Słuchajcie, dysplazja to jest taki worek, do którego sobie wsadzacie 30 różnych chorób. To jest po prostu luźność w obrębie stawów. Ja cały czas mówię wiesz, o stawach biodrowych, bo to najczęstszy temat, ale to dotyczy tak naprawdę każdego stawu, bardzo często też łokciowych. Tak? I wiesz, taka luźność może niestety objawiać się szybciej bądź później wieloma problemami ortopedycznymi. Jeżeli mamy psa dużego, olbrzymiego, jest to jego największy problem. Jest to nasz problem. My go nie weźmiemy na ręce, my go nie wniesiemy do domu. Tak, on będzie miał problemy z poruszaniem się, on będzie miał tendencję do zwyrodnień. To są czasami bardzo trudne i Czyli przykre im sprawy. Im szybciej to odkryjemy, tym mamy większe szanse, że... Że możemy, zadziałać, że, tak? że możemy zadziałać. Są pewne zabiegi, które można zrobić jeszcze tam piąty, szósty miesiąc, siódmy życia. To, to są już cechy bardzo indywidualne. Wiesz, nie chcę tu rzucać dokładnie datami, bo to już ortopedzi decydują, ale są zabiegi, które możemy wykonać, żeby troszeczkę czy to dopchnąć tą, panę, tą, tą głowę udowej do panewki, po prostu pomóc temu psu w rozwoju. Albo najczęściej tak jest. Że może tam coś widzimy nie tak, ale mówimy, jaki ruch, że nieskoczny, niezrywny, tak, albo oszczędzić właśnie schody na lewie, żeśmy o tym rozmawiali, albo że wszystko jest super i biegamy, albo że kontrola powiedzmy za rok, albo że za dwa lata. Także to też nam daje jakby pole manewru, co co robić. Natomiast zachęcam, w szczególności u tych raz jeszcze powtórzę, dużych i olbrzymich, żeby takie badania rentgenowskie robić. To podsumujmy temat dysplazji. Jeśli mamy psa rasy dużej, olbrzymiej, to warto zrobić badanie w kierunku dysplazji stawów biodrowych, czyli robimy rentgen. Zdecydowanie tak. I to właśnie ten czwarty, piąty miesiąc. I jeśli sami komponujemy dietę, sami dla niego gotujemy bądź y, karmimy y, dietą surową, to warto y, zbadać poziom wapnia i fosforu. Tak, sprawić, czy y, suplementujemy to prawidłowo, czy też nie za dużo, bo w drugą stronę, tak? Y że tak powiem, pies nie wysiusia tego wapnia, jak go dostanie za dużo. On to wszystko przyjmie i może się to odwrócić przeciwko nam, i może chcemy dobrze. Także jak najbardziej wtedy warto wykonać te badania krwi. A rozumiem, że jeśli chodzi o dietę, to dobieramy do o, wielkości rasy i zawsze w okresie szczenięcym podajemy karmę dla szczeniąt. Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. I jeżeli mamy ją dobrze skomponowaną i zbilansowaną, to nie ma potrzeby badania tych, tych jonów we krwi. A na zakończenie, jakbyś mogła powiedzieć, jakie błędy najczęściej popełniamy my, właściciele szczeniąt, z Twojego doświadczenia? To tak może przewrotnie za szybko idziecie do weterynarza naprawdę zajrzyjmy w książeczkę, mm, sprawdźmy, kiedy przypada to kolejne szczepienie, czy tak naprawdę mamy po co iść, tak? Bo jest czasami takie zachowanie, że faktycznie mamy tego psa, no to trzeba pędzić do lekarza, a to tylko dla niego dodatkowa dawka stresu, wiesz, emocji, innych psów. No nie oszukujmy się, że u weterynarza też są patogeny, drobnoustroje te, te niedobre. Nie ma co tak mu dokładać w tych pierwszych dniach. Natomiast y, też y, Często się zdarza, że w drugą stronę właściciel nie do końca sprawdza, czy są wymagane dalsze szczepienia, czy są wymagane dalsze odrobaczenia. Ja zachęcam przedzwonić, czy podejść bez psa z książeczką, pokazać, czym był szczepiony, czym był odrobaczony, co i kiedy przypada, czy podać preparat przeciwkleszczom, tak? Ustalić to po prostu. Kosiu, dziękuję Ci bardzo za wszystkie wskazówki, za to, że podzieliłaś się swoją wiedzą. Super, dziękuję pięknie. To już koniec. Dzięki za przesłuchanie całości. Jeśli podobał Ci się ten odcinek i chcesz otrzymywać powiadomienia o kolejnych rozmowach z ekspertami, pamiętaj, żeby zasubskrybować nasz podcast. A jeśli masz ochotę na jeszcze większą dawkę sprawdzonej wiedzy na temat czworonogów, koniecznie odwiedź stronę john.pl i sekcję know-how. Znajdziesz tam mnóstwo materiałów, które tworzymy we współpracy ze specjalistami, między innymi lekarzem weterynarii, fizjoterapeutą czy behawiorystą. Zachęcam również do odwiedzenia naszego kanału na YouTube oraz profili na Facebooku i Instagramie. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia w następnym odcinku.